Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Surowce Cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę, przewidzianą w tej części szkolenia. Przy ocenie żywności bardzo ważne jest prawidłowe pobieranie i przygotowanie próbek surowca, półproduktu i produktu. Pobranie próbek uzależnione jest od właściwości, stanu skupienia, sposobu opakowania i ma na celu uzyskanie niewielkiej ilości substancji, która reprezentuje wszystkie właściwości badanej partii towaru. Partią towaru jest cała ilość tego samego surowca w jednakowych opakowaniach jednostkowych lub cała ilość produktu nieopakowanego w ilości do 100 ton dostarczonego jednorazowo przez producenta. Próbki pobiera się losowo, dlatego każda część partii, dobra czy zła, powinna mieć jednakowe szanse znalezienia się w próbce, które pobiera się z różnych miejsc partii bez względu na związane z tym trudności. Z partii towaru pobiera się przy pomocy zgłębników próbki pierwotne. Po ich zmieszaniu otrzymuje się próbkę ogólną. Jeżeli opakowanie ze względu na swoją wielkość wymaga pobrania kilku próbek pierwotnych, to łączy się je w próbkę jednostkową. Z wszystkich próbek jednostkowych tworzy się próbkę ogólną, z której po wymieszaniu i ewentualnym rozdrobnieniu. Odrzuca się część, a pozostałość dzieli się na dwie części, z których jedna stanowi średnią próbkę laboratoryjną przeznaczoną do analizy, a drugą przechowuje się do ewentualnego wykorzystania. Etykieta próbki powinna zawierać nazwę produktu, nazwę producenta, wielkość partii, datę i miejsce pobrania, numer próbki, podpis osoby pobierającej. Próbki pobiera się przy pomocy tzw. zagłębników, różnych w zależności od rodzaju pobieranego towaru. Poniżej zaprezentowano najpopularniejsze przykłady, zapoznaj się z nimi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.